Krzemborowie zorganizowane zostały obchody Dnia Strażaka w gminie Strzałkowo. Po uroczystej mszy świętej zebrani przemaszerowali przed siedzibę tamtejszej OSP, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości. To ważna formacja, podkreślał prezes zarządu oddziału powiatowego OSP Eugeniusz Grzeszczak. Ja myślę, że ochotnicy nie tylko w gminie Strzałkowo, ale w powiecie, województwie i w kraju są tak samo ważni, tak samo potrzebni i skutecznie niosą pomoc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Obchody Dnia Floriana, świętego Floriana, którego relikwie zostały do Polski w XII wieku sprowadzone do Krakowa i od wtedy stał się patronem w Polsce ludzi, którzy niosą innym pomoc. Stąd strażaków ochotników często się i strażaków w ogóle nazywa rycerzami świętego Floriana. Warto podczas tych obchodów nie tylko wspominać patrona, ale wyrażać uznanie dla tych ochotników, dla tej szerokiej rzeszy ochotników, którzy codziennie tą pomoc świadczą, a przynajmniej tą gotowość do niesienia pomocy. Nie tylko wtedy, kiedy czerwony kurt trawi mienie czy zagraża życiu, ale również przy innych zdarzeniach, zdarzeniach drogowych, zdarzeniach ekologicznych, katastrofach i klęskach, tą pomoc niosą wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Przy okazji obchodów srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Jarosław Chyblewski z OSP Brudzewo i Paweł Mokracki z OSP Szemborowo. Z kolei brązowe medale otrzymali Szymon Machiński i Mirosław Janas z OSP Szemborowo, a także Marek Olewski z OSP Kornaty. Odznakę Strażak Wzorowy odebrali natomiast Damian Cukierski z OSP Brudzewo, Sławomir Janaszak z OSP Krępkowo, Dawid Maroszek z OSP Sierakowo i Amadeusz Szcześniak z OSP Szemborowo. Jak każdego roku, rok 2018 był rokiem pracowitym. Dużo zdarzeń, które mieliśmy, typu wypadki, pożary i tak dalej. Dużo zdarzeń takich drobnych, ale te wyjazdy trzeba było też zrealizować. Także chciałbym tu podziękować. Jest to okres, kiedy można podziękować wszystkim strażakom z terenu gminy, bo to nie tylko jednostka w Strzałkowie, która najwięcej wyjeżdża, jest mobilna, ale wszystkie też są gotowe do wyjazdu. Ostatnie zdarzenia, nawet w samym Szemborowie, które miały miejsce, pożary, pokazały, że szybka reakcja jednostki miejscowej powoduje, że te straty są bardzo małe i tutaj chciałbym podziękować właśnie strażakom z terenu gminy Strzałkowo za tą ich gotowość, chociaż nie wyjeżdżają dużo do tych zdarzeń, ale są gotowi do akcji i to powoduje, że straty, zdarzenia są mniejsze niż mogłyby mieć miejsce. Działania jednostek ochotniczych straży pożarnych docenia również strzałkowski samorząd. Na terenie gminy Strzałkowo jest 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym jedna w systemie krajowym, a tak najlepiej wyposażona w Strzałkowie. To jest ta jednostka, która ma cały sprzęt z pełnym zapleczem wozów bojowych, do reagowania chemicznego, do gaszenia, do wszystkich zdarzeń drogowych. To jest szalenie istotne, iż położona wzdłuż drogi krajowej, przy autostradzie jednostka może szybko, sprawnie reagować na wszystkie zdarzenia. Natomiast dzisiaj byliśmy gośćmi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemborowie. To jednostka, która funkcjonuje bezpośrednio na potrzeby zdarzeń losowych, ale głównie pożarów, tych, które są związane z lokalnymi tragediami. I tutaj ta jednostka jest jednostką dobrze wyposażoną w sprzęt, który temu służy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że takie jednostki jak Ochotnicza Straż Pożarna w Szemborowie, która jest dzisiaj gospodarzem gminnych obchodów Dnia Strażaka, to przede wszystkim jednostka, która wokół tego obiektu, a więc remizy, skupia ludzi, którzy chcą tutaj w sposób miły, sympatyczny spędzić czas. A więc jest swego rodzaju wiejskim domem kultury i to nas szczególnie cieszy. Dofinansowujemy rozbudowę, modernizację tej sali po to, aby ludziom chciało się tutaj przyjść, spędzić mile czas, aby tutaj to życie kulturalne funkcjonowało jak najlepiej.